pytałem na stronie internetowej, że dzisiaj kiermasz wielki w Tucznej. Przyjeżdżam, no rzeczywiście jest. Dom pomocy i jeszcze świetlica się wystawia. Tak, świetlica środowiskowa działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, także we współpracy zorganizowaliśmy dzisiaj taki mini kiermasz przedświąteczny. No właśnie, co mamy na stoisku? Na stoisku produkty wykonane przez naszych uczestników oraz uczniów świetlicy środowiskowej. Nasi uczestnicy wykonali różnego rodzaju pisanki, stroiki przedświąteczne. Wszystkie produkty związane są już ze świętami Wielkiej Nocy, które się zbliżają. Jak właśnie ten okres wygląda u Was na przykład w domu? Takie zajęcia wytwarzające te produkty, te stroiki są często, są mile widziane? No, przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy trwają już u nas od ponad miesiąca. Praca jest bardzo czasochłonna, wykonanie tych wszystkich tutaj ozdób, pochłania bardzo wiele czasu, także ale nie tylko produkty na kiermasz, przygotowujemy również przedstawienie takie wielkanocne, które będzie prezentowane podczas śniadania oficjalnego, śniadania wielkanocnego, na które również rozesłaliśmy zaproszenia na stronie internetowej, również jest informacja, może tutaj też ogłoszę, że osoby samotne z gminy Tuczna mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy. Są przygotowane zaproszenia, tak żeby w naszej gminie nikt te święta nie czuł się samotnie. Zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy 12 kwietnia na godzinę 11, lecz wcześniej trzeba odebrać zaproszenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest to salka tutaj umiejscowiona w Tucznej, do której mogą przychodzić dzieci już od wieku 6 lat do końca gimnazjum. Dzieci tutaj przychodzą po szkole, odrabiamy tutaj lekcje, spędzamy miło czas, bawimy się oraz uczymy się różnych rzeczy, takich plastycznych, artystycznych, no i oraz takie edukacyjne, wychowawcze rzeczy tak samo, jak najbardziej. No i tak jak dzisiaj stoimy z kiermaszem wielkanocnym i sprzedajemy swoje wyroby, co tam zrobiliśmy, co dzieci wykonały własnoręcznie. Czekały na ten dzień? Czekały i to bardzo. Rodzice mi z tego, co mówili, to wczoraj spać nie mogły. Niektóre dzieci z tego wszystkiego aż zaspały dzisiaj, bo w nocy nie mogły usnąć, więc no taka stres był straszny, no bo to jest dla nich wielkie wydarzenie. Oni stoją, sprzedają, muszą też pieniążkami zarządzać. No i też czekają, aż ktoś przyjdzie i kupi ich tych wyroby, no bo to jednak ich ciężka praca jest, no i to łatwo nie powstało. Pani musiała czasami nagonić, pomóc, pokazać jak to trzeba, ale cieszy i mam nadzieję, że tutaj osób, które przychodzą, patrzą, też ich to będzie cieszyło. Co jest najciekawsze? No to chyba takie tradycyjne to są palmy wielkanocne, które dzieci robiły tam z bibuły, z różnych rzeczy, no bo za tydzień jest niedziela palmowa oraz stroiki wielkanocne. Myślę, że takim hitem są jajka zrobione z wikolu, ze sznurka do tak zwanej szynki i to chyba jest takim, wydaje mi się, wow zrobione, no ale to kosztowało ich pracy, bo musieli balony popompować, obkręcić balonem, więc wydaje mi się, że to chyba jest takie wow, ale oprócz tego są różne stroiki, takie sztuczne, żywe, wydaje mi się, że dzisiaj się bardzo napracowały, no i cieszy to oko, tak mi się wydaje. Czego się w Tucznej życzy na święta? Chyba wesołych, radosnych świąt, takiego trochę spokoju, bo jednak tak codziennie to gonimy, to praca, to szkoła i takiej trochę zadumy, bo przyjdzie do nas zmartwychwstały Chrystus i żeby pamiętać nie tylko o sobie, ale o innych ludziach, bo jest wkoło ludzi dobrych, pomocnych. Też chciałabym powiedzieć o takiej naszej wolontariuszce, którą mamy, panią Reginę, to jest akurat babcia Julii, która na przykład dzisiaj nam przyniosła pyszną szarlotkę do herbaty, żeby nas wspomóc, więc to też jest takie ważne, że nawet babcia nas wspiera, przychodzi czasami, racuchy nam przynosi, taka dobra nasza dusza, taki anioł nazywam ją.